Panel Finanse, Mecenat, Biznes poświęcony będzie alternatywnym sposobom finansowania kultury. W naszym panelu szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na temat i rolę mecenatu prywatnego. To po prostu filantropia. Filantropia, która może nie do końca nam się kojarzy dobrze albo w sposób właściwy. I na pytania związane z mecenatem prywatnym mam nadzieję, że odpowiemy właśnie w czasie naszego spotkania. Zaproszeni paneliści, specjaliści od fundraisingu, crowdfundingu i filantropii będą się starali odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy i w jaki sposób najlepiej stworzyć mecenat wrocławskiej kultury. Chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę, że mecenat prywatny funkcjonuje od wielu, wielu lat w wielu krajach Europy Zachodniej, w Stanach czy w Kanadzie i jego rola może być bardzo istotna, zwłaszcza w sytuacji spodziewanego kryzysu i koniecznego szukania nowych możliwości finansowania kultury, bo to nie tylko finansowanie działalności artystów, ale również animatorów czy twórców kultury we Wrocławiu. Mam nadzieję, że to spotkanie służyć będzie również temu, żeby zainicjować powstanie funduszu, który będzie wspierał wrocławską kulturę, a w niej będą chcieli aktywnie wziąć udział wrocławscy i polscy przedsiębiorcy. Gośćmi panelu będą Ewa Felker-Krokowicz, właścicielka Concordia Design, pierwszego w Polsce centrum designu i kreatywności. Marta Wróbel, łącząca w swojej działalności NGO-sy i biznes, wcześniej zajmująca się pozyskiwaniem funduszy oraz specjalistka w zakresie filantropii. Karol Król, niezależny ekspert w dziedzinie innowacji kapitałowych, specjalista od crowdfundingu. Moderatorem panelu jest Katarzyna Młyńczak-Zaks, prezeska Fundacji Krupa Galery i twórczyni projektu Art Partner. Zapraszamy na kanały Kongresu Kultury, zapraszamy do komentowania, do udziału, do zapisywania się także na listę wyborców.